Hejka, jak tam twój poranek? Myślę, że jest rano teraz, 8:45 w Polsce, niedziela. Dzisiaj piąty filar w projekcie Odmładzanie na Surowo. Porozmawiamy dzisiaj o syndromie perfekcji. Syndrom perfekcji, który jest nam przekazywany od urodzenia. Od urodzenia przez rodziców, przez szkołę, przez system. Porozmawiamy o syndromie perfekcji, w jaki sposób on podcina nam skrzydła i nie pozwala nam się rozwijać, w jaki sposób syndrom, o którym dzisiaj chciałbym troszeczkę więcej porozmawiać, syndrom perfekcji w naszym życiu, syndrom perfekcji w stosunku do siebie, syndrom perfekcji w stosunku do swoich najbliższych, do naszych działań, podcina nam skrzydła, odbiera nam chęci do życia, obniża nasze wibracje, ma wpływ niszczący na to, co osiągamy w życiu i ten syndrom perfekcji w pewnym momencie, kiedy kilka razy w życiu niektórzy nas podejmą jakieś ryzyko, doprowadza do tego, że się zrażamy. Wydaje nam się, że wszystko w życiu nam i tak nie wyjdzie, bo nie jesteśmy perfekcyjni i my rezygnujemy. I wiele osób rezygnuje z życia, zanim zamknie oczy. Czyli perfekcja, syndrom perfekcji, największe kłamstwo świata, tak sobie to dzisiaj nazwałem, największe kłamstwo świata. Wmawianie nam od urodzenia tak naprawdę, że musimy być perfekcyjni. Zaczyna się nas oceniać, ocenianie. Ja mam do Ciebie takie pytanie. Powiedz mi, czy znasz jakichś ludzi, którzy są perfekcyjni? Czy są jacyś ludzie, którzy są perfekcyjni? Albo inaczej jeszcze. Jeśli znasz takich ludzi, to napisz, ale jeśli na przykład porozmawiamy jeszcze o tym, czy na przykład ludzkie zmysły są perfekcyjne. Jak myślisz? Czy ludzkie zmysły są perfekcyjne? To jak widzimy, jak słyszymy, jak odbieramy zapach, jak odbieramy smak, dotyk. Czy te zmysły są perfekcyjne? Czy my jesteśmy stworzeni perfekcyjnie? Napiszcie parę osób. Zaczekam na chwileczkę, żebyście mogli napisać. Napiszcie w komentarzu. Miejmy taką interakcję dzisiaj ze sobą. I czy znasz kogoś, kto jest perfekcyjny? Czy znasz jakichś perfekcyjnych ludzi, którzy osiągnęli perfekcję? Ja takich ludzi nie znam. Jak również uważam i mam nadzieję, że się ze mną zgodzisz, że nasze zmysły też nie są perfekcyjne. Nasze zmysły nie są perfekcyjne i takie dążenie do perfekcji to jest takie wpajanie nam idei, że jak jesteśmy nieperfekcyjni, to jesteśmy gorsi. A jeśli nasze zmysły nie są perfekcyjne i nie znasz nikogo, kto jest perfekcyjny, to czy nie mógłbyś zacząć traktować siebie jako perfekcję stworzyciela? Może stworzyciel, stwórca chciał, żebyś był nieperfekcyjny? Czy chciałby może stwórca, żebyś był nieperfekcyjny i żebyś doświadczył tego życia? Ja na przykład cenię w sobie to, że jestem nieperfekcyjny. Ja sobie w sobie cenię to, że mam pewne rzeczy, które wiem, że są nieperfekcyjne. Ja nie dążę do tego, żeby być perfekcyjny. Ja dążę do tego, żeby stawać się dobrym, lepszym, żeby być jeszcze lepszą osobą, która jest w stanie pomagać innym osobom w jakiś sposób, zasłużyć się w życiu innych osób. Zdążę do tego, ale ja wiem, że nie jestem perfekcyjny. Ale ja kocham siebie za to, że jestem nieperfekcyjny. Ja kocham siebie za to, że jestem nieperfekcyjny. Ja codziennie daję sobie buźki. Mariusz, jesteś nieperfekcyjny i to jest perfekcyjnie super. I to jest perfekcyjnie super. Dlatego w dzisiejszym live'ie, zaraz jeszcze troszeczkę rozwinę inny temat, pragnę Cię zachęcić do tego, żebyś zaczął doceniać w sobie to, że jesteś nieperfekcyjny. Żebyś zauważył to, że jesteś nieperfekcyjny i zaczął to doceniać w sobie. Dzięki temu będziesz mógł zauważyć, jak zostałeś pięknie stworzony, jak zostałaś pięknie stworzona. I zaczniesz dziękować sobie za to, że tu jesteś, że jesteś stworzona, że jesteś stworzony do tego, żeby tu być. Codziennie buziaczek dla siebie. Jestem nieperfekcyjny i to jest perfekcyjnie super. I bardzo się z tego tytułu cieszę i bardzo się i będę dążyć do tego, żeby zawsze podążać w jakimś celu. Nikt nie jest mi w stanie podciąć żadnych skrzydeł. Ta forma perfekcyjności wynika z wielu aspektów naszego życia. Pierwsza to jest, tak jak powiedziałem, nasze środowisko, nasi rodzice. Kiedy przychodzimy na świat, rodzice zaczynają nas uczyć. Uczą nas najlepiej, jak potrafią. A że system, który nas uczy, mam nadzieję, że się ze mną zgodzisz, jest trochę połamany, tak lekko tylko mówiąc, bo powiedzmy parę słów na temat tego systemu uczenia.
Powiedz mi trzy najważniejsze rzeczy, wymień, jakie są trzy według Ciebie najważniejsze rzeczy w życiu, które system powinien nas nauczyć? Trzy najważniejsze rzeczy w życiu, którymi powinien się zajmować system w szkole, czego nas powinni uczyć? Trzy rzeczy, jak myślisz? Trzy dziedziny życia, jakich powinniśmy się uczyć od urodzenia, żeby móc funkcjonować w tej nieperfekcyjnej rzeczywistości? Według mnie, skromnie powiem, że pierwsza to jest zdrowie, i dlatego zbudowaliśmy projekt Odmładzanie na Surowo, czyli zdrowie. Powinniśmy się uczyć o zdrowiu. Drugi o tym, ze względu na to, że mamy taki świat, a nie inny, o tym, jak zarabiać pieniądze. A trzecia, jak budować związki. Te trzy rzeczy, które nam są potrzebne na co dzień, każdego dnia. Jak być zdrowym, jak zarabiać pieniądze i jak zbudować dobry związek. Trzy rzeczy. Powiedz mi, czy któryś z systemów, w których byłeś w szkole, uczy tych trzech podstawowych rzeczy. Uczy jakiś pierdół. Ja już mówiłem to wielokrotnie. Uczy pierdół, które są niepotrzebne ludziom, kiedy idą w dorosły świat. Robert cały czas pisze, czy można pić yerba mate. Nie wiem, Robert, sprzedajesz yerba mate. Wczoraj pisałeś 10 wiadomości pod spodem. Dzisiaj piszesz o yerba macie. Yerba mata to samo, co kawa. My nie pijemy kawy, nie pijemy yerba mate. Pozdrawiam Cię, Robert. Uczy nas się trzech podstawowych rzeczy. Zdrowie, zarabianie pieniędzy i relacje. Nie uczy nas się tych rzeczy. Uczy nas się zupełnie czegoś innego. Uczy nas się w specjalny sposób, w którym nas się ocenia, wystawia nam się oceny, obniża się naszą wartość, nazywając nas, przyklejając nam różnego rodzaju naklejki. O, ten to nie umie, a tamten to jest baran, a ty jesteś taki głupi, a ty nie jesteś w stanie tego zrobić i tak dalej. Od maleńkości cały czas nam się podcina skrzydła, mówiąc nam, jacy to jesteśmy nieperfekcyjni. To podłapują dzieci, rówieśnicy, to podłapują rodzice inni, nazywając dzieci swoje, że są nieperfekcyjne. A mój syn to zawsze jest niegrzeczny. A mój syn to nigdy nie potrafi się uspokoić. A mój syn nie jest w stanie osiągnąć jakichś tam rzeczy, bo on jest, nie wiem, głupkowaty, jakiś taki mi się trafił i tak dalej. Nie wszyscy rodzice oczywiście. Ja miałem to dobre, że akurat miałem mamę, która dawała mi tą wartość taką dużą w tym, że po prostu mogłem się rozwijać i zawsze mnie podtrzymywała na duchu. Chociaż pewnie wiele rzeczy mogła zrobić dużo lepiej, wie dobrze o tym już dzisiaj, ale nauczyła mnie tych podstaw. I dlatego ja w życiu nie dążyłem nigdy do perfekcji. Ty pewnie tego nie pamiętasz albo nie wiesz, kiedy ja zrobiłem pierwszego live'a tutaj w Odmładzaniu na Surowo, ja nie wiedziałem, czy będę perfekcyjny, czy nieperfekcyjny, jak będę mówił, jak to będzie odbierane, jak będę wyglądał na zewnątrz. Ja w ogóle się nad tym nie zastanawiałem, ponieważ ja nie jestem osobą, która jest tutaj perfekcyjna i ma być perfekcyjna. Czyli jedna rzecz to jest nauka, druga rzecz to jak nas nauka nauczyła, że mamy patrzeć na swoich nauczycieli i wręcz traktować ich jak jakiś guru lub jakiś bogów takich. Złamany system, kiedy ktoś już się pokazał w telewizji albo ktoś zostaje na przykład jakimś, nie wiem, jest jakimś ekspertem od zdrowia, zaczyna zachowywać się jak ekspert od zdrowia, jakiś guru i jest jakimś takim bogiem i niektórzy patrzą na niego i mówią: o, to jest Bóg, zobacz, on ma tylko białe kolory, tylko wygląda jak perfekt, jest perfekt po prostu. Ja Ci powiem szczerze, ja nie jestem perfekt. Ja nie jestem tylko biały, ja nie patrzysz na mnie tylko, ja nie mam tylko białych stron, ja mam też szare i czarne strony. Ja ich oczywiście tutaj nie pokazuję najczęściej, bardzo często się nimi dzielę w taki czy w inny sposób, gdzieś przemycając wiadomości na ten temat. Ale ja nigdy nie powiedziałem, że jestem perfekcyjny. Ja nigdy nie powiedziałem, że jestem perfekcyjny. I bardzo mocno Cię zachęcam do tego, bo w Polsce jest taka kultura tworzenia takich bogów. Jest kilku takich bogów na internecie, którzy to, co powiedzą, to jest boskie. To, co już powiedzieli, to już to trzeba uważać i to jest najważniejsza rzecz. Chciałbym, żebyście przestali zwracać uwagę na tych ludzi, a zwrócili uwagę na wiadomość, którą przekazuję. Bo w moim przypadku, dla mnie najważniejsze jest to, żebyś zobaczył moją wiadomość. Nie to, jak wyglądam. Ja jestem w trakcie przebudowy swojego ciała. Ja nie zostałem weganinem 30 lat temu, jak Brian Adams, którego pokazywałem Wam kilka dni temu.
30 lat temu ze względów zdrowotnych odstawił zwierzęta. Ja nawet nie wiedziałem o tym, że 30 lat temu, że można zwierząt nie mieć, nie jeść. Ja miałem 14-15 lat, a Bryan Adams już nie jadł zwierząt. Ja odstawiłem zwierzęta zaledwie 8 lat temu, kiedy nie miałem już włosów, kiedy byłem tłusty, kiedy byłem brzydki, kiedy byłem, miałem wysyfioną twarz, miałem przekrwione naczynka, na moim ciele, na rękach, na nogach, na bokach miałem taką zrogowaciałą skórę, która po prostu wyglądała tak, jakbym się miał zaraz w łuskę zamienić. Jeśli mama mnie ogląda, to może to potwierdzić. Wydaliśmy masę pieniędzy na różnego rodzaju maście, wizyty u lekarzy i tak dalej. Ja byłem nieperfekcyjny. Zacząłem pracować nad swoimi elementami, ale kiedy już przyszedł moment, żeby się dzielić tymi wszystkimi informacjami, to ja kiedyś powiedziałem na jednym z pierwszych swoich wideo, ja nie będę czekał, kiedy ja się stanę perfekcyjny, ja nie będę czekał, kiedy będę miał 55 lat, załóżmy, czy 50 lat i wtedy wam pokażę. I wtedy powiecie, wow, jak ten Mariusz wygląda. On jest perfekcyjny, będziemy teraz dalej za nim podążać, teraz będziemy za nim podążać, bo on jest perfekcyjny. Nikt nie jest perfekcyjny. I takie myślenie, że my musimy zdążać w kierunku perfekcji, jest najgorszą rzeczą, największym kłamstwem, jaki został nam włożony w nasze głowy. Dorzucę coś jeszcze takiego spicy, takiego, jestem tutaj w Indiach, tutaj bardzo dużo używają takich ostrych przypraw, dorzucę coś ostrego. Nie wszyscy się z tym zgodzą, ponieważ mamy klapki założone w systemie, bo jedne klapki są założone w szkole, inne założone są przez rodziców, jeszcze inne założone nam są przez religię. 4 największe religie na świecie. Buddyzm, hinduizm, katolicyzm, czy nie katolicyzm, chrześcijaństwo i jakie jeszcze mamy? I muzułmanizm. 4 największe religie. Czy wiedziałeś o tym, że każda z tych religii uczy o tym, że jest jakiś guru? Że jest jakiś guru, który mieszka na chmurach, który mieszka w niebie i on jest najważniejszy. On jest perfekcyjny, on się nigdy nie myli, on zawsze robi właściwie rzeczy, on jest po prostu perfekcją. Największe kłamstwo świata, wymyślenie sobie guru mieszkającego w chmurach, który jest perfekcyjny i my wszyscy, nieperfekcyjni ludzie, mamy stawać się perfekcyjni, żeby dorównać dla tego guru. I każda religia uczy o tym jednym guru. Może źle wymieniłem buddyzm, to filozofia, a nie religia, przepraszam. Hare Krishna załóżmy. Chciałem wymienić 4 największe i buddyzm mi przyszedł do głowy jako pierwszy. W tych religiach uczy nas się perfekcyjności, perfekcjonizm. To są perfekcyjne postaci. Mieszkają w górach, w chmurach. Jest Krishna, jest Budda, jest jak po prostu, no jest ktoś tam. I ludzie podążają w kierunku perfekcyjności. I nie wszyscy mają tak dużo motywacji w sobie, żeby przewrócić się raz, skaleczyć kolano, przewrócić się drugi raz, zbić sobie łokieć, trzeci raz zbić sobie głowę, czwarty raz zbić sobie bok. Nie mają tyle siły w sobie. I w pewnym momencie dochodzi do nich taka myśl, że oni nigdy nie staną się perfekcyjni. I nie przestają próbować i przestają robić rzeczy. I jeśli wierzysz w to, że jest Stwórca, to w tym momencie, kiedy przestałeś testować, przestałeś próbować, przestałeś chcieć więcej, to robisz największą krzywdę dla swojego Stwórcy. Bo twój Stwórca siedzi na górze i myśli sobie, no ja cię nie mogę. Bije w nim serce, utrzymuję go tutaj jeszcze na ziemi, chcę, żeby jeszcze żył, chcę, żeby osiągał następne cele, następne rzeczy, żeby się rozwijał, a on już zrezygnował, siedzi, już mi się nic nie przydarzy. Ja już jestem za stary, na mnie już nic nie czeka. A Stwórca ciebie trzyma tutaj jeszcze, daje ci jeszcze energię, daje ci jeszcze, pompuje ci te serce. Daje ci serce, bije te serce. Póki bije serce, póki pobierasz oddech, póki otwierasz oczy rano, wstajesz, to wstawaj zawsze z decyzją, że dzisiaj zrobię następną rzecz. Że dzisiaj zrobię następną rzecz. Po to, żeby podziękować dla Stwórcy za to, że dał mi życie. Ale nie dziękować Mu za to, że jest perfekcyjny, bo to ludzie wymyślili, że On jest perfekcyjny. Nie ma perfekcji, wszystko jest nieperfekcyjne. Jeśli chcesz rozmawiać po angielsku, to zacznij rozmawiać
zanim nauczysz się tego angielskiego, a nie wtedy, kiedy będziesz już umieć rozmawiać. Chcesz zacząć tworzyć piękne rzeczy, najpierw musisz stworzyć brzydkie rzeczy. Najpierw musisz namalować obraz, który jest brzydki. Później namalujesz ładniejszy. Później jeszcze ładniejszy. Później jeszcze ładniejszy. Aż w pewnym momencie namalujesz ładny obraz. Perfekcja. Największe kłamstwo świata. Zachęcam Cię do tego, żebyś z tego zrezygnował. Zrezygnuj już dzisiaj. Nie będzie to łatwe. To nie będzie tak, że dobra, już nie jestem perfekcyjny i wszystko w życiu będzie się zmieniać. Przestań być perfekcyjny dla siebie. Przestań siebie zabijać. Przestań siebie męczyć, dusić i wykańczać. Przestań być taki dla swoich najbliższych. Nie wymagaj od nich perfekcyjności. Każdy, kto coś robi, uważa w swojej głowie, na poziomie swojej wiedzy, swoich umiejętności, że robi to najlepiej, jak w danym momencie potrafi. I jeśli ty jesteś dalej w rozwoju, to krytykując go, podcinasz mu skrzydła. On chce się rozwijać. Dlatego moi chłopcy, moje dzieci chcą z nami pracować, rozwijają się, dlatego że zawsze pozwalaliśmy na to, żeby popełniali błędy. Zawsze było na tej zasadzie, popełniaj błędy, przewracasz się, super, przewróciłeś się, wstań. Czego się z tego nauczyłeś? Nauczyłem się tego i tego. Zobacz, czy następnym razem, jak będziesz się przewracać, to przewrócisz się z innego powodu. Zobacz, czy możesz się przewracać. Im więcej razy się przewrócisz, im szybciej zaczniesz się przewracać, tym więcej osiągniesz w życiu. Nasz starszy syn w wieku 20 lat wydał już 4 książki. Mieszka w Indiach, uczy tutaj, w Indiach, w Malezji, w Singapurze, dorosłych ludzi w wieku 35, 40, 45, 50 lat, jak mogą osiągać jeszcze więcej w życiu. Mój młodszy syn został szefem naszego przedsięwzięcia Odmładzanie na Surowo. Będzie pomagał organizować wszystkie rzeczy. W wieku 19 lat. Ponieważ ja im pozwalam na to, żeby się przewrócili. Ja im pozwalam na to, żeby byli nieperfekcyjni za pierwszym razem. Żeby za drugim razem zrobili to jeszcze inaczej. Żeby za trzecim razem zrobili to jeszcze inaczej. Bądź prawdziwym rodzicem dla swoich dzieci. Niech się przewracają. Niech popełniają błędy. I dziękuj każdego dnia, że jesteś nieperfekcyjny. Codziennie dziękuj za to, że jesteś nieperfekcyjny. Wszyscy teraz, jak jesteś tam z tamtej strony, pocałuj siebie i powiedz, dziękuję, że jestem nieperfekcyjny. Dziękuję, że jestem nieperfekcyjny. Dziękuj, że jesteś nieperfekcyjny i osiągaj jeszcze więcej. To był piąty filar, kochani. Piąty filar, dużo emocji, tak jak widzisz, bo piąty filar, ktoś napisał, pomimo tego, że jest ostatni, piąty, jest chyba najważniejszy. Jak tu się zacznie układać, jak tu się zacznie wszystko inaczej układać, jak zaczniesz w innym kierunku zmierzać, to wszystkie inne rzeczy będą proste. Bo jak tu poukładasz, to powiesz, dlaczego mam jeść to gówno, dlaczego mam to zjadać, dlaczego mam brać te leki, dlaczego mam brać te suplementy, dlaczego dla siebie czegoś nie zrobię, dlaczego się nie oczyszczę, dlaczego rano nie wstaję i nie ćwiczę. Przecież to jest piękne ciało, to jest nieperfekcyjne ciało, które zostało mi dane po to, żebym mógł tu przeżyć. Każdego dnia wstaniesz z chęcią do zrobienia czegoś. Nikt ci tego nie odbierze, kiedy zaczniesz doceniać to, co masz, swoje nieperfekcyjne ciało, swoje nieperfekcyjne życie. Ono jest tylko tutaj po to, żebyś mógł się rozwijać, żebyś mógł podążać. Zapomnij o guru, zapomnij o jakichś tam rzeczach. Skup się na wiadomościach, na tym, co ludzie przekazują. Bo to wiadomość jest ważna. Nie chcę, żebyś mnie oceniał. Oceniaj moje wiadomości. Zobacz, jak zadziałają dla Ciebie. Jeszcze raz podkreślam, ja nie jestem perfekcyjny. I ja nie dążę w tym kierunku, żebyś Ty mnie odbierał jako perfekcyjną osobę. Ja nie jestem tutaj po to. Jestem tutaj po to, żeby Ci przekazać wiadomość. Wiadomość, do której może jeszcze nie dotarłeś. Pozdrowienia. Trzymajcie się. Cudownej niedzieli. Cześć.